Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 29 października. Zapraszam na Jawor Express, który rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 9387 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarły 102 osoby. W Jaworznie potwierdzono 11 nowych zakażeń. Zmarła jedna osoba. 120 osób przebywa na kwarantannie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie obchodził jubileusz 75-lecia istnienia placówki. W muzyczny sposób upamiętniono stulecie urodzin Jana Pawła II, patrona szkoły. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Jaworznie obchodził jubileusz 75-lecia istnienia placówki. W muzyczny sposób upamiętniono stulecie urodzin Jana Pawła II, patrona szkoły. Też Dzień Przyjaciół Szkoły, aby jeszcze raz podziękować wszystkim pracodawcom, uczelniom wyższym za naszą dotychczasową współpracę, Centrum Kształcenia Zawodowego, pochwalić się naszymi sukcesami, wyróżnić uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i na egzaminach zewnętrznych. Podczas uroczystości 28 października nagrodzono najzdolniejszych uczniów. Dwójka z nich otrzymała stypendium Rady Ministrów. Należy podkreślić, że szkoła posiada bardzo dużą zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Podziękowano licznym patronom i partnerom zaangażowanych w programy praktyk. ZSP3 w tym szczególnym dniu nawiązało współpracę z Prestige Garage, w ten sposób tworząc innowacyjną ofertę praktyk związaną z car detailingiem. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę patronacką i tutaj objęci patronatem będą uczniowie klasy w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie będą u nas odbywać praktyki, staże, szkolenia. Chcemy ich zainteresować naszą specjalizacją. Będziemy ich zapraszali do nas na dni otwarte, żeby zapoznać się z naszą dziedziną, jakim jest autodetailing. Nie ma tego jeszcze u nas w Jaworznie, nie ma tego nawet u nas w Polsce jeszcze wprowadzonej takiej innowacji, więc jesteśmy pierwszą firmą, jest to też pierwsza szkoła, która zdecydowała się na taki krok. Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Część uczniów i gości uczestniczyło stacjonarnie w szkole, a pozostali mieli okazję obserwować jubileusz za pomocą komunikatora internetowego. Naczelniczka Wydziału Edukacji pani Irena Wojtanowicz-Stadler złożyła gratulacje za zdobyte osiągnięcia, jednocześnie życząc nauczycielom, uczniom i pracownikom zdrowia i energii. Uroczystość zwieńczona została wzruszającym koncertem pod niebem pełnym cudów zespołu Nil Novi, nawiązującym do życia Jana Pawła II. Via Sport w Jaworznie świętowało 7 urodziny działalności. Z tej okazji sportowy kompleks poszerzył swoją ofertę dla sympatyków gier rakietowych. Nasz obiekt obchodzi dzisiaj 7 urodziny i w związku z tym rozbudowujemy strefę siłową o dodatkowe maszyny oraz dodatkową powierzchnię, tak aby każdy z klubowiczów mógł w spokoju i komfortowych warunkach wykonywać swój trening. Dodatkowo rozbudowaliśmy też gamę naszych zajęć fitness poprzez dodanie takich zajęć jak zajęcia taneczne, na przykład Latino Dance, oraz zajęcia siłowe i wytrzymałościowe, takie jak na przykład trening siłowy, obwodowy oraz kettle. Urodziny Via Sport obchodzone 27 października połączono z otwarciem pierwszego na Śląsku krytego kortu do padla. Otwarcie kortu zainaugurował pokazowy mecz. Pomysł wziął się już około 2 lata temu, kiedy to wraz z kolegą na YouTubie zobaczyliśmy pierwszy raz grę w padla. Bardzo nam się ten sport spodobał. Do tego doszło wielkie zainteresowanie padlem tutaj na Śląsku. Dodatkowo chcieliśmy dołożyć kolejny sport do naszego kompleksu, żeby kompleks Via Sport stał się już kompletny i żebyśmy mieli tutaj wszystkie sporty rakietowe.
Padel na Śląsku istnieje już od 8 lat tak naprawdę i od 8 lat zimą po prostu grać nie mogliśmy ze względu na to, że na Śląsku kryty kortów nie było. Teraz ta możliwość się pojawiła dzięki temu kortowi w Jeworznie. No i na pewno zawodnicy z Chorzowa czy też okolic będą chętnie korzystali z tego kortu, no bo jest zadaszony. To jest to, czego nam przez te lata brakowało. Dzięki temu, że kort jest skryty, w Padla możemy grać cały rok. Liga tak samo będzie prowadzona przez okres całego roku. Dzięki temu, że mamy ogrzewanie, dach nad głową, więc nie musimy się niczym przejmować, możemy grać śmiało. Padel to stosunkowo nowy sport, który w Polsce zyskuje na popularności. Jego innowacyjność polega na połączeniu elementów gry z tenisa i squasha. Jest to bardzo prosty sport, bo tak, tenis jest trudnym sportem na początku, jak się do niego wchodzi, oczywiście piłka wylatuje. Tutaj jesteśmy zamknięci w klatce, tak jak w squashu, gdzie sprawia to frajdę, nie trzeba zabiegać za piłką. Gra w padla nie jest skomplikowana i nie wymaga od graczy dużej siły fizycznej. Starsze osoby nie mają problemu, nie jest tak bardzo obciążany fizycznie, tak? Padel jest, tak jak mówię, łatwiej do niego wejść i rzeczywiście na fajnym poziomie zagrać. Przyjść z rodziną, z żoną, z dzieciakami, bez problemu. Do gry potrzebne są 4 osoby. Zasady przypominają grę w tenisa ziemnego. Liczymy, że padel skradnie serca naszym mieszkańcom. Mam nadzieję, że wszyscy jaworznianie skorzystają tutaj z możliwości gry na naszym krytym korcie. Polsce grozi kolejny kryzys, tym razem na granicy z Ukrainą. Od listopada obsługa wniosków wizowych może zostać wstrzymana. Niestety mamy kryzys nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale możemy mieć kryzys także na granicy polsko-ukraińskiej. Jest to związane z przetargiem na obsługę wizową. To przetarg z uwagi na złe rozpisanie może nie doczekać się rozstrzygnięcia i może nam grozić paraliż. Zadałem pytanie ministerstwu i na konferencji prasowej i w formie interpelacji, kto odpowiada za taki sposób rozpisanie przetargów, w którym nie zostały wpisane odpowiednie przepisy niwelujące konflikt interesów. Ten przetarg obecnie został nierozstrzygnięty. Mamy spór, który może przeciągnąć całą procedurę. Ta sytuacja może doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli obsługi wizowej dla obywateli Ukrainy, co doprowadzić może do chaosu i paraliżu i w zasadzie problemów na granicy polsko-ukraińskiej. Tam, gdzie zawodzą urzędnicy, tam, gdzie zawiodło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, liczę, że zainterweniuje premier Mateusz Morawiecki, zwłaszcza, że granica polsko-ukraińska jest to granica, na której mamy największy przepływ ludnościowy. Najwięcej osób przyjeżdża do Polski, by pracować między innymi i zablokowanie całego procesu wizowego, spowodowane prawdopodobnie niekompetencją urzędników, może doprowadzić do dużego kryzysu. Wówczas, zawczasu, dobrze by było, żeby premier Mateusz Morawiecki zainterweniował. Przede wszystkim ja domagam się wyjaśnienia, kto jest odpowiedzialny za to, że ten przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na błędy proceduralne. Domagam się znalezienia rozwiązania z tego problemu, rozwiązania prawnego, takiego, które nie sparaliżuje całej obsługi wizowej. I liczę na to, że premier Mateusz Morawiecki znajdzie to rozwiązanie, takie rozwiązanie, które nie doprowadzi do paraliżu na granicy polsko-ukraińskiej. Mordercza Budleja. Co to takiego? O tym dowiemy się od przyrodnika Piotra Grzegorzka. Jednym z ciekawszych krzewów w naszych ogrodach jest Budleja Dawida, zwana także Omrzynem Dawida. Oglądając ten film, posłuchajcie kilku uwag w tle. Nasza bohaterka ładnie wygląda i pięknie pachnie, kiedy kwitnie od pełni lata do późnej jesieni. Najczęściej sadzi się ją dlatego, gdyż przywabia motyle. Na dzisiejsze polskie ziemie przybyła z Chin w 1911 roku. Powoli zdobywa sobie status gatunku inwazyjnego, ale jeszcze nie u nas. Nie jest to jednak takie niewiniątko, na jakie wygląda.
Będąc w 2019 i 2021 roku w Anglii, widziałem, jak rozprzestrzenia się w miastach i poza miastem. Na otwartych przestrzeniach tworzy rozległe zarośla. Nader często osiedla się w szczelinach murów. Również w Anglii swoją karierę rozpoczęła jako wabik na motyle i w dalszym ciągu jest tam upowszechniana w tym celu. Nikt nie zakazuje jej uprawy. Na zakończenie przyjrzyjmy się rusałce Ceik oraz rusałce Pawik, które odwiedzały mój szanowski krzak. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego weekendu oraz spokojnego święta zmarłych. Do zobaczenia już we wtorek.